Polska lewica jest poza parlamentem, tymczasem trwa ofensywa prawicowej polityki historycznej. Czy lewica w tych realiach ma szansę dać odpór tej prawicowej polityce historycznej? Czy lewica w tych realiach ma szansę dać odpór? No nie ma szansy, ale musi się starać. To jest dysproporcja sił jest przeogromna. Prawica dzisiejsza dysponuje mediami publicznymi, dysponuje z własnymi mediami, bardzo dobrze zakorzenionymi w społeczeństwie. Lewica nie dysponuje prawie niczym. Więc to jest walka Dawida z Goliatem. Czy ta walka jest stracona? No nie, no też nie jest do końca stracona. Pamiętam ten czas, kiedy prawica dysponowała Gazetą Polską i Tygodnikiem, a potem Miesięcznikiem Nowe Państwo. Nikim więcej. To było jedyne ich miejsca, gdzie oni byli. No i proszę bardzo, potrafili się rozwinąć. Czyli nic straconego. W tej chwili dysproporcja jest przeogromna, natomiast za rok, za dwa, za pięć to dysproporcja może być zupełnie inna. Wszystko zależy od tego, czy ma się ludzi, którzy chcą walczyć, czy ma się mądrych ludzi, czy potrafi się zbudować takie miejsce, gdzie ludzie wymieniają się poglądami, dyskutują, bo każda rozmowa, każda wymiana zdań czyni nas mocniejszymi, czyni nas silniejszymi. Od tego wszystko zależy. Czyli do roboty, do gadania, do dyskutowania i już.